kolejny wyrok Banku Millennium, przeciwko Bankowi Millennium, w którym sąd stwierdził, że umowa jest nieważna od początku. Co ważne, to to, że sąd uznał, iż jest to umowa w złotówkach, natomiast element indeksacji powoduje, że jest to pewnego rodzaju hybryda, ponieważ ma ona również cechy swoiste dla kredytu walutowego. Sąd uznał, że taka umowa nie odpowiada konstrukcji artykułowi 69 ust. 1 prawa bankowego i w konsekwencji zasądził roszczenia dla Powódki. Co jest ważne, to to, że sąd uznał, iż w tej sprawie, ponieważ klauzule Banku Millennium są wpisane do rejestru UOKiK, to w tej sprawie nie należało już badać abuzywności tych klauzul. Jest to kwestia przesądzona. Wyrok SOKiK-u ma charakter prejudykatu dla niniejszej sprawy. Kolejna rzecz, o której wspomniał również sąd, to brak wpływu na roszczenia powoda ustawy antyspreadowej. Mianowicie sąd uznał, że ta ustawa ona może regulować sposoby rozliczenia tego typu kredytów tylko na przyszłość, natomiast nie dotyczy okresu przeszłego. Sąd również podzielił nasze argumenty co do tego, że ta klauzula indeksacyjna ona wystawiała powoda na nieograniczone ryzyko. I również tą kwestię ryzyka właśnie podkreślił w kontekście swoistych elementów istotnych dla kredytu walutowego. Co jest ciekawe i takie ważne w tej sprawie, no to między innymi to, że sąd zasądził roszczenie zarówno w złotówkach, jak i w walucie frank szwajcarski. A to dlatego, że Powód część kredytu spłacał w złotówkach, a część spłacał w walucie frank szwajcarski. Także tutaj sąd kierował się przede wszystkim taką zasadą, że kredyt powinien, czy roszczenie powinno być zasądzone w walucie, w której zostało spłacone. Sąd uznał również, że tego typu roszczenia mają charakter roszczeń o świadczenie nienależne i przedawniają się z upływem 10 lat od ich uiszczenia. Wyrok póki co jest nieprawomocny, natomiast Powódka w tej sprawie zaprzestała spłaty kredytu, co w konsekwencji powoduje, że w tym momencie, jeżeli ten wyrok zostanie utrzymany, oznacza, że nie musi ona spłacać dalszej części kredytu. Natomiast kwestie ewentualnych wzajemnych rozliczeń z uwzględnieniem zarzutu przedawnienia czy potrącenia, co zresztą zauważył też sąd w tej sprawie, one będą zapewne albo uregulowane już w sposób ugodowy z bankiem, albo będą one po prostu przedmiotem kolejnej sprawy. Natomiast sąd nie zajmował się jakby zasadnością czy to zarzutu potrącenia, czy zarzutu przedawnienia, bo nie stanowiły one elementu, co do którego sąd musiałby orzekać w tej sprawie.